Hej, ja jestem Sarchi, witam was w piątym odcinku serii Zagrajmy w Resident Evil Revelations 2. No i zamierzam dzisiaj zakończyć pierwszy epizod tej gry. Musimy odnaleźć Moirę, córkę Barego. Czy to się uda już w tym epizodzie? Raczej wątpię, ale zobaczymy, jak to się zakończy. Liczę na jakiegoś ciekawego cliffhangera, czyli takie zakończenie epizodu z mocnym przytupem, że tym bardziej będzie się ciekawie czekać na epizod drugi, który właściwie lada chwila się pojawi, więc nie trzeba będzie czekać. Those freaks had some of the same symptoms as Ouroboros. Ouroboros? It's a virus some bad people used in Africa a couple of years ago. The question is, how did it get out here? Tutaj wirus Uroboro, czy Uroboros, to jest nawiązanie oczywiście do Resident Evil 5. Do tamtego właśnie wirusa rozprzestrzeniającego się po Afryce. No właśnie, tu jest jeszcze kurde wejście. Najpierw to chciałem sprawdzić. No, ten żyje. Teoretycznie nie powinien. Bo inaczej by mi się tutaj teraz świecił. Tu jeszcze kurde jeden. Trochę się obawiam, że mi wstanie. Ale chyba nie. Dobra, spadamy stąd w takim razie. Nie mamy tutaj już chyba czego szukać. Notatka uciekiniera. Nie mogę w to uwierzyć. Udało mi się uciec. Nie powiem, że w jednym kawałku, ale żyję. Nadal nie potrafię ogarnąć, przez co tam przeszliśmy. Cały ten wysiłek, żeby nas przestraszyć, bawienie się nami, to było szaleństwo. Spotkałem jakichś kolesi w lesie, ale mi nie uwierzyli. Trudno im się dziwić, sam bym w to nie uwierzył. W końcu, kto odważyłby się wystąpić przeciwko tej, która ocaliła nas wszystkich? Sam temu nie podołam. Byłem w wieży komunikacyjnej, żeby wezwać pomoc, ale nie udało mi się nawiązać łączności. Jesteśmy tu sami, ale jeśli nie uda nam się kogoś powiadomić, to już po nas. Wybawca? O nie, raczej diabeł wcielony. O kurde. Ciekawe, do czego tutaj było to nawiązanie. Dobra, ruszamy. Jacyś Rosjanie tutaj próbowali uciec. Na razie zejdźmy na dół. No, szczerze mówiąc, nie wiem, czy teraz chowanie się cokolwiek da. No, niby na razie nas jeszcze nie gonią, bo nie są na czerwono, ale no i tak ich trzeba będzie oczywiście pokonać. Nie ma innej rady. O, butelka. Dobrze, mamy broń podręczną. Spróbujemy takich właśnie załatwić. Teraz. Proszę bardzo, o to chodziło. Ale rozumiem, że to ich jeszcze nie zabije, czy nie? A, padli. Super. Nie trzeba było w ogóle naboi zużywać. Jeszcze tylko tutaj się rozejrzę, ale widzę, że niczego nie ma. Tutaj gra wyraźnie sugerowała, żeby tej butelki użyć. No i dobra. A, tu jest jeszcze przejście, kurde. Czekajcie. Pytanie, czy to się otworzy? A właśnie, otworzyło się. Ale mogę jeszcze się wrócić? Bo chciałbym tutaj zerknąć na tą stronę. Tutaj tylko jedna chatka. Czekajcie, zerknę najpierw jako Natalia, czy nie ma tutaj wrogów. No, wygląda na to, że nie. Zamknięte z drugiej strony. Czekajcie, tutaj jest przejście. Ale nie, na górę nie mogę. Chyba. Tu jeszcze coś było. Topaz. Dobra. Kurde, ewidentnie mogę coś z tym zrobić, słuchajcie, tak mi się wydaje. Przesuńmy to. Może tutaj bliżej. Teraz jakbym tak wszedł. Nie, no nie za bardzo. Trudno powiedzieć, kurde, gdzie tutaj gra mi pozwala właśnie się dostać na górę. Chyba, że ona wejdzie, ale widzę, że też nie. Może jeszcze tutaj bym zerknął. No bo jestem prawie pewien, że mogę coś z tym zrobić, bo
No raczej nie bez powodu by to tutaj było. Dobra, jeszcze w takim razie spróbuję tutaj. Teraz jakby tak wejść. Też nie za bardzo. Jeszcze raz jako ona. Mamy tu coś czy nie? Teoretycznie nie za bardzo, kurde. Ja tu jeszcze popróbuję. A patrzcie, widzicie? Są te stópki. Czekajcie. Zabieraj to. Postawmy tutaj. Patrzcie, jest wejście, okej. To wszystko jasne. Tylko, że nie wiem czemu nie mogę wejść. Czekajcie, może to przez to, że to mi jeszcze przeszkadza. Muszę to odłożyć kawałek dalej. Teraz powinno być już dobrze. No właśnie, wchodzimy. Tylko tutaj też ciemno. Niewiele widać. Zielone zioło. I tutaj jeszcze coś było. Przynajmniej tak mi się wydaje. Coś się przez chwilę pojawiło. A, otworzyć po prostu. Dobra. Okej, teraz wejdźmy tu jako bary. Trochę poświecimy. I patrzcie, tutaj mogę się dostać. Czyli zabieramy to. I dzięki temu zbiorę kolejną skrzynię z częściami. Dobra, wchodzimy i zabieraj. Okej. Czyli widzicie, no nie musiałem oczywiście tutaj zaglądać, to było typowo opcjonalne wejście, ale zawsze można było się przy okazji zaopatrzeć w zieloną roślinę i właśnie w kolejne części do broni. Więc myślę, że było warto się tutaj dostać. A teraz już idziemy dalej. Dobra, co my tu mamy? Kolejna chatka. Może najpierw niech jeszcze Natalia zabierze kolejną cegłę. A nie, tu jednak nie ma cegły. Pusta butelka i alkohol, słuchajcie. To można połączyć ze sobą. Czekajcie, na razie niech ona zabierze. Może to niezbyt dobrze wygląda, że dziewczynka bierze alkohol, ale dobra. Wytwarzaj broń podręczną, łącząc puste butelki z różnymi surowcami, aby połączyć przedmioty. To już wiem. Dobra, zaraz spróbujemy to połączyć. Czyli tak. Na razie oddam te części może. Okej, i teraz to przekażmy tutaj. No i połączymy to. Połącz alkohol z butelką, ewentualnie proch strzelniczy też z butelką. Wywołuje eksplozję. A tutaj bomba zapalająca. Powiem wam, że ta eksplozja jest lepsza nawet, więc weźmy to na razie. I okej, czyli potrzebujemy kolejnej pustej butelki, żeby ewentualnie coś jeszcze zrobić. Tutaj ja o to poproszę. No i na razie to będzie tyle. Aczkolwiek już miejsca w ekwipunku zaczyna powoli brakować. Amunicję od razu oddamy. No i proszę. Jakoś się przedostaliśmy. Tylko, że czekajcie, zanim przejdę dalej, to tutaj jeszcze mamy mapę. Ja, teraz mi dajecie mapę lasu, kiedy już prawie cały las kurde przeszedłem. Ale okej, wreszcie mam tutaj stół. Warsztat i będę mógł sobie ulepszyć bronię. Pojemność, obrażenia, szybkie przeładowanie. Pytanie tylko w co zainwestować. Może w karabinek automatyczny najbardziej. Pojemność magazynka? Niekoniecznie. Szybkie przeładowanie na pewno i obrażenia. A pojemność magazynka zwiększymy sobie w rewolwerze może. Czy w pistolecie. Pistolet też ma małą pojemność. Dobra, weźmy tutaj. 8 zamiast 6. No dobra, niech będzie. Na razie jest ok. No, i od razu trochę się zwolniło miejsca w ekwipunku przy okazji. Tu jeszcze naboje do pistoletu. A także opaska uciskowa. No i na razie to by było na tyle. No to co, w takim razie ruszamy do tej wieży. Schodzimy.
Dobra. I tutaj coś mi się wydaje, że jeszcze spotkamy jakichś przeciwników. The radio tower's just ahead. Tutaj mi się trochę przypomina jedna z lokacji w Alanie Wake'u. Jedna z pierwszych lokacji tak naprawdę. Tu jest cegła, ale ona ma ją, czy nie? Już nie wiem, ale tutaj też coś jest. Znowu topaz. Wiecie, domyślam się, że ja też omijam wiele takich rzeczy świecących, bo rzadko się w sumie przełączam na nią. Ale to nic, bo i tak mam dużo przedmiotów. Dobra, chciałem jeszcze tą cegłę zabrać. Dobra. O, proszę, tutaj też coś leży. Znowu topaz. I jeszcze... Aha, bo cegłę upuszczam, jak zabieram te rzeczy, okej. Dobra, czyli tu jest przejście. Bary. Ale to za chwilę, bo jeszcze po tej stronie widziałem coś. Najpierw tutaj bym chciał zerknąć. Też w sumie przełączę się na razie na nią i zobaczę, czy coś tutaj się świeci. A właśnie. Weźmy. Tym razem szafir, proszę. No i na razie to będzie wszystko. A tutaj nie dostanę się. Za bardzo. Okej. Czyli chyba tak czy siak będę musiał tam spróbować się przedostać, chociaż coś mi się wydaje, że to będzie i tak zablokowane. Ewentualnie tutaj jeszcze coś. Musimy się rozejrzeć. No. Mamy przeciwnika tutaj. Dobra, zauważył mnie już. A nie, to znowu ten, kurde. Spokojnie, spokojnie. Dobra. Przeładuj szybciej to. Okej. Wystarczyło. Trochę tego pistoletu trzeba poużywać, kurde, bo zdecydowanie tutaj on za dużo naboi do tej akurat broni. Tam jeszcze dalej coś jest, ale na razie wejdźmy tutaj. No, ale tutaj niczego nie widzę za bardzo do zebrania. Bierzemy pistolet, amunicję. I wejdźmy jeszcze tu dalej. Ewentualnie po tej stronie możemy otworzyć. No właśnie, kurde, tutaj też był jeden. Spokojnie. Dobra, teraz potrafiamy. Jezu, kurde. Okej. Akurat dobrze, że był ten przeciwnik za drzwiami, to nie mógł mnie tak łatwo uderzyć. Zerknę jeszcze tutaj. Dobra, tak czy siak jest wyjście po obu stronach. Teraz korzystamy z tej strony. Dobra. No i proszę, dostałem się tutaj do środka. Tam ja jestem prawie pewien, że to i tak było zamknięte i tutaj pewnie otworzymy w tym właśnie tą wajchą. Ale jeszcze rozejrzyjmy się jako Natalia. Może coś tu mi jeszcze zaświeci. Chociaż nie, wygląda na to, że jednak nie. Okej. W takim razie otwórzmy bramę. I jeszcze pewnie będą przeciwnicy, kurde. Zasilanie? Damn it. Where's a power source? Ajajaj, patrzcie, tutaj jest kabel wielki. I on prowadzi tam dalej. No dobra. W takim razie wracamy się. Pytanie, czy tutaj mi coś nie wyskoczy za chwilę. Póki co ruszamy do tych punktów, które są oznaczone na mapie. Czy to nie będzie tak czy siak to przejście? Nie ma, zablokowane. Great. We're gonna have to smash through the gate. O nie, o nie, o nie. Gdzie? Jezu, po prostu pięknie. Czekajcie, bo w sumie, no właśnie, mam butelkę, tylko niech kurde podejdą. O właśnie, o to mi chodziło. Super się udało wykorzystać, tylko że to jeszcze chyba nie wszyscy. O kurde, ten wstaje. I to dwóch. Nie, 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 nie. Uciekamy na razie. Szybciej, do tyłu. Ależ tutaj jeszcze mi wyskoczyli, no.
Myślałem, że to już będzie końcówka walki, że tamtych już pokonałem, a tu proszę. Dobra. Ładnie. Jeszcze chyba żyje, no właśnie. Uciekamy, uciekamy. Aj, prosto na niego idę. Ale dobra, przeładuj. Już trzeba tylko tam odstrzelić ten bąbel. Kurde, nie mogę trafić. Temu łeb odstrzelić. O, właśnie, i teraz. Dokładnie. Jeszcze tamtego. Kurde, niech tu podejdzie bliżej, bo... Przeładuj szybciej. Możesz, kurde, akurat tak stoi. Dobra, udało się. Teraz uciekamy tutaj. I załatwimy jeszcze jednego. Na szczęście jakoś nie za bardzo ma zamiar przyspieszać do mnie. Patrzcie, kurde, jakie teraz wytrzymałe. Jezu. Przejdźmy na tą stronę. Jeszcze mam dużo naboi, więc spokojnie. Okej, udało się. Kurde. Trochę krwi napsuli, co? No. Myślałem, że tam coś wybucha, ale jednak nie. Dobra, całe szczęście. Czekajcie, bo tutaj coś mogę? Aha, zamknięte z drugiej strony tutaj. Ej, bo ja tu jeszcze słyszę przeciwników. Nie do końca wiem, gdzie, kurde, muzyka gra. Gdzie oni są? Dobra, na razie nie widać. Lećmy dalej w takim razie. Tutaj coś jest? Nie za bardzo. Jezu! A widzicie, czyli jednak kryją się po kątach. Na pierwszy rzut oka ich może nie widać, ale ostatecznie mogą wyskoczyć. Dobra, i tutaj przejdziemy do tej chatki. Jazda, jazda, jazda. Kolejna cegła, niech Natalia zabierze, chociaż nie, ona ma przy sobie. Amunicja do karabinku. I tutaj chyba w środku będą kolejni. No, mamy generator. Dobra, i to. Użyjmy. No, to teraz już tylko się wrócić. Ale pewnie też nie będzie to taka prosta droga, że jeszcze wyskoczą przeciwnicy, co? Dobra, tutaj z drugiej strony otwieramy. Chyba niczego innego nie ma. Jazda, jazda. Teraz tam się znowu przebić. Kurde, to znowu muszę iść tą drogą tutaj. No, pytanie, czy coś wyskoczy. Jazda, jazda, jazda. Ta muzyczka też nadaje fajnego klimaciku. Dobra, dobra, dobra. Mamy. Użyjmy tego. Patrzcie na to. Tak jest. Who's the master of unlocking now, huh? Come on, hurry. Okay. Tutaj, kurde, kolejne nawiązanie do pierwszej części Residenta. Kto jest mistrzem... Wow! Kto jest mistrzem wyłamywaczy, Master of Unlocking. Takim mianem wcześniej, w pierwszej części Residenta, Barry nazwał Jill Valentine. To też jest dość znany tekst w tej serii. O nie! Efektownie się udało uciec. You all right? Fine. No i dobra, możemy ruszać w końcu. Koniec drogi. Dobra, idź do wieży. Well? That was a really long way around. Zobaczmy, jeszcze tylko tutaj czegoś nie ma. No ale w końcu, po wielu perypetiach, dotarliśmy do tego miejsca, gdzie wcześniej tutaj trafiła Claire wraz z Moirą. Tylko że oczywiście już trochę czasu minęło i one prawdopodobnie przeszły gdzieś dalej. Raczej nie liczę na to, że tutaj je znajdziemy, ale zobaczymy. Słuchajcie, nie ma tutaj czegoś. Mamy jeszcze warsztat, ale nic nowego nie zdobyłem. No dobra.
Nie ma co przedłużać. No właśnie, nikogo nie ma. Niestety. Mogę jeszcze ewentualnie się rozejrzeć w poszukiwaniu jakichś przedmiotów. Dobra. No i oczywiście jeszcze spróbujemy wejść na samą wieżę, na pewno. Zaraz się pewnie coś zacznie dziać. That's her. That's my baby. Any luck in there, Mara? No! Piece of shit must be busted. Okay, then let's head over to the Vosik. Fucking technology. You can say that again. This was logged 6 months ago. Jesus, Moira. Your daughter's name is... Moira? Yeah. Why? Hey, kid. You okay? Moira... She's dead. What? O kurczę, mówiłem, że zakończy się czymś mocnym. I to pewnie już ostatecznie koniec pierwszego epizodu. Jeśli tak, to naprawdę nie mogę się doczekać. Next time on Revelations 2. Moira was trying to get to that tower when I was with her. I need you to take me there. Can you do that? But if we've been infected with something. I promise I'll catch up. Is this the place? The Wasid? Don't be scared. So you finally came. We are on this motherfucking island! To mi się właśnie w Resident Evil Revelations podoba, że w to się gra, jakby się oglądało fajny serial. Tak było w pierwszej części, tak jest też w drugiej. Każdy epizod czymś ciekawym się kończy, później zwiastun kolejnego epizodu. Kontemplacja, tak się będzie nazywał drugi epizod. No i mamy napisy końcowe. Oczywiście, no nie będę tutaj jakoś się teraz rozwodził na temat samej gry. Na jakieś podsumowania przyjdzie czas dopiero po zaliczeniu wszystkich epizodów. Ale na wydanie kolejnego odcinka nie będziecie musieli właśnie długo czekać, bo jeśli dobrze liczę, to ten odcinek oglądacie we wtorek, a właśnie we wtorek i środę jest premiera drugiego epizodu gry. Znaczy, w zależności od tego, na jakiej platformie, to premiera jest albo we wtorek, albo w środę. Więc tak czy siak, albo jutro, czyli w środę, albo pojutrze, czyli w czwartek, powinniście doczekać się już kolejnego odcinka. Nie trzeba będzie więc zbyt długo czekać i bardzo dobrze, bo nie chciałbym tutaj robić sobie zbyt długich przerw. W każdym razie ten pierwszy epizod niewątpliwie zachęcił mnie do tego, żeby poznać później dalszą historię i zobaczyć, co będzie dalej. Na razie może poczekam, aż napisy miną i spotkam się z wami za chwileczkę. Okej, napisy już przeleciały, więc jeszcze za chwilę zobaczymy podsumowanie tego epizodu. Jakaś ocena zostanie mi przyznana. O, czy to jeszcze nie koniec? Czekajcie. Tutaj ta plansza z epizodem pierwszym. Nie, jednak nic się nie pojawi. No i proszę, tym razem tutaj rekordy, co odblokowaliśmy i tak dalej. I proszę, mamy też dodatkowe tryby, tryb odliczania, czyli pewnie ukończenie epizodu w jakimś czasie, i tryb niewidzialności, czyli tryb, w którym zapewne przeciwnicy będą niewidzialni, czyli coś podobnego, co też odblokowało mi się w Resident Evil HD. Oprócz tego oczywiście jakieś figurki się odblokowały. Zawsze w grach od firmy Capcom jest mnóstwo takich fajnych bonusików za ukończenie gry. I tutaj oczywiście tego też nie brakuje. I jeszcze grafika koncepcyjna numer 2. Sami widzicie. Tym razem ocena A. Czas ukończenia B. No bo raczej staram się dość wolno to przechodzić, żeby wszystko dokładnie zwiedzać. Celność nie najgorsza. 72% na ocenę A, więc nie jest źle. Oczywiście najwyższą oceną jest ocena S, tylko że wtedy musiałbym tutaj naprawdę wszystko zrobić jak najszybciej, z jak największą celnością
i najlepiej bez żadnego restartu. Dobra, bierzemy dalej. Tutaj tradycyjnie ustawienia umiejętności, czyli możemy sobie odblokować znowu coś, tylko że ja chyba się też na tym zastanowię jeszcze poza nagraniem. A tu co? Nie odblokowało mi się to? Przecież ja ostatnio to odblokowywałem, co jest grane? A może w końcu nie? Dobra, to w takim razie teraz to odblokujemy. Zwiększenie siły ognia podczas kłócenia. Jeszcze jeden poziom. I nawet chyba kolejny wezmę. Nóż bojowy podczas sprintu, atak. Powtórne ataki. Szybki nóż. Dobra, wezmę wstecz i ja to sobie poogarniam chyba poza nagraniem i w jakimś kolejnym nagraniu jeszcze właśnie wam pokażę kolejne umiejętności, jakie sobie odblokuję. A tutaj wyjdźmy teraz i zobaczmy, czy jeszcze się coś pojawi ewentualnie, czy też nie. Nie, nie za bardzo. Czyli co? Pokażę wam może jeszcze z tych dodatków coś. Nagrody. Epizod w trybie odliczania. Tryb ataku czasowego. Tak jest, ukończę epizod w wyznaczonym czasie. A tutaj wszyscy przeciwnicy są niewidzialni. Jeszcze grafika koncepcyjna. A, tylko że też to można odblokować za te punkty. To nie, nie będę teraz tych punktów wydawał, bo zdecydowanie wolę punkty wydawać na te umiejętności dodatkowe. Tutaj te figurki. Ale tutaj niczego nie ma. Filmy. Okej, tutaj są filmy oczywiście z tej kampanii, które już mieliśmy. No dobra. Czyli tyle by było. Tryb szturmu też oczywiście jest, tak jak w pierwszej części Resident Evil Revelations, gdzie po prostu walczymy z kolejnymi falami wrogów i też zdobywamy punkty, za które możemy odblokować później różne dodatki. Tak więc zabawy jest też trochę więcej ponad ten tryb fabularny. Ale ja was tymczasem zapraszam już teraz na kolejny odcinek, w którym rozpoczniemy sobie epizod drugi. No i mam nadzieję, że będzie on co najmniej równie ciekawy jak ten pierwszy. A dobrze by było nawet, jakby był jeszcze ciekawszy, no bo czemu by nie? Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do usłyszenia już niedługo. Na razie.